Staję dziś przed Państwem z poczuciem dumy i odpowiedzialności, z podniesionym czołem. Drugie najniższe bezrobocie w Unii, silna złotówka, szybko spadająca inflacja, jeden z najszybszych wzrostów gospodarczych od czasów przed COVID-em do końca tego roku wśród krajów Unii Europejskiej. Rekordowy wzrost PKB w Unii za trzeci kwartał tego roku. 7,5 tysiąca złotych przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W takiej kondycji jest polska gospodarka po naszej drugiej kadencji. Jesteśmy w pełni sił finansowych, gospodarczych. To efekt naprawy budżetu poprzez wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań w Ministerstwie Finansów. To utworzenie kas, skuteczna walka z rajami podatkowymi, nowe rozwiązania informatyczne, wprowadzenie pakietu paliwowego, systemu SENT, raportowania VAT, mechanizm podzielonej płatności, mechanizm STIR i wielu, wielu innych rozwiązań. To efekt największej w historii III RP obniżki podatków dochodowych dla pracujących Polaków. Największej w historii III RP obniżki podatków dla pracujących Polaków. To efekt tarcz ratujących miejsca pracy w kryzysach i tarcz osłonowych dla ludzi. To efekt wielkich inwestycji wyrównujących szanse w Polsce gminnej, Polsce powiatowej, Polsce lokalnej. Dla mnie walka o lepszą Polskę nigdy się nie kończy. Ona trwa i będzie trwać w przyszłości.